Witam bardzo serdecznie z Łodzi. Prawda szkolenia na kanale Prawda Futbolu na YouTube trafiła do bardzo poważnego piłkarza. Krzysztof Kamiński, witam cię Krzysztof. Witam. Słuchajcie, żeby pokazać jak poważny był to piłkarz, to tutaj goni Michela Platiniego w półfinale Pucharu Europy. Widzew Łódź z tym, że Krzysztofem Kamińskim grał w półfinale Pucharu Europy. Niewyobrażalna historia. No, chyba tak. Co robisz tutaj? Gonisz Michela? Znaczy, ja się zawsze śmieję, bo mówią, że Kamiński tu jest na zdjęciu z Platinem. Mówię, że to Platin jest na zdjęciu z Kamińskim. Taka jest różnica. No, walczyliśmy o piłkę. To było z Juventusem prawdopodobnie, z tego co pamiętam. Tak, Juventus. Zibi już był po tamtej stronie. Tak, Zibi był po stronie Juventusu. Po stronie tamtych, no... Ale graliśmy, no. Jakoś tam było, tak. Półfinał Pucharu Europy, osiągnięcie bardzo duże, chyba, nie wiem, czy w skali naszego kraju chyba. No jedyne obok Legii, bo jeszcze Legia była w 70 roku i widzę w 83 roku. Coś niesamowitego. I tak sobie myślę, masz swoją szkołę. Że to jest półfinał Pucharu Europy, to mówię, no, widzę wtedy grał w eliminacjach, to znaczy w tym grupowych, tak? To znaczy nie, Widzew grał najpierw Hibernian z Paola, później Rapid Wiedeń, no później tak. Liverpool i no, później półfinale tak. Juventus, tak? Legia też była w półfinale z Feyenoordem, dwa polskie kluby były w półfinale z Feyenoordem. No niezwykłe czasy, bo słuchajcie, to się tak zmieniło, ten biznes piłkarski tak się zmienił, że jestem w szoku i polskie drużyny mają problem, żeby awansować w rundach wstępnych, a tu nasz klub był w najlepszej czwórce w Europie. No to jest po prostu niewyobrażalne. Natomiast tak sobie popatrzyłem na twoje dokonania. Ponad 20 meczów w europejskich pucharach, prawie 200 meczów ligowych. To jest ten kapitał, który ci pozwala właściwie prowadzić szkółkę Sport Perfect w Łodzi? No na pewno tak, bo duże doświadczenie, tak? Duże doświadczenie praktyczne, tak? Tego nie można się nauczyć w żaden sposób, tak? Teoria teorią, natomiast no, praktyka jest najważniejsza w tym wszystkim. No, jak doradzić zawodnikowi, jak się samemu tego nie przeżyło kiedykolwiek. Tak? No, nie da się inaczej. Zawsze mówię w ten sposób, że nieważne gdzie trenujesz, ważne z kim. Bo to jest najistotniejsze. Tak? No, bo tych szkółek w tej chwili jest mnóstwo. Nieważne gdzie trenujesz, ważne z kim. Ważne z kim. A tak, ty miałeś chyba trochę szczęścia w życiu do trenerów, ty akurat, jako piłkarz. No tak, no była grupa trenerów. Bronek Waligura, Władek Żmuda. No to są ci, którzy no, od których się najwięcej nauczyłem, tak? Jacek Maksiński? No Jacek Maksiński był... Swoim rodzajem bym powiedział, tak? Także tutaj miał swoją specyfikę działania, także tutaj no, jeśli chodzi o warsztatowców, no to Władek Żmuda to jest dla mnie jakiś wzór taki, który sporo rzeczy od niego tam wziąłem. Natomiast to wszystko się modyfikuje, to jest inne czasy i trzeba inaczej patrzeć. W innych warunkach ja nie prowadzę zespołu, który gra w półfinale Pucharu Europy, tylko to jest szkółka, tak? Szkółka, która się rozwija. W tej chwili no, już jesteśmy na etapie. Na etapie czwartej ligi nawet, tak, gdzie przejąłem, można powiedzieć, w jakimś sensie Andres Poli, Wiśniowa Góra. Jest czwarta liga, gdzie chłopcy mogą się ogrywać. Stąpię w ten sposób, że to jest pierwszy krok dla nich do jakiejś kariery, tak, no bo wiadomo, przejście od juniora do seniora to jest... No mówi się zawsze, że jest najtrudniejsze, a ty postanowiłeś prowadząc szkółkę piłkarską jeszcze zaangażować się w Antrespolie Wiśniowa Góra, bo uważałeś, rozmawialiśmy o tym już chyba z 2 lata temu, uważałeś, że to jest właściwy krok, żeby tych juniorów w wieku juniora już wpuszczać w piłkę seniorską. Dokładnie tak, bo to jest też doświadczenie kolejne, tak, myślałem, że... Jak wyszkolę chłopców wieku juniora na pewnym poziomie, tak, no to oni za chwilę będą już w Ekstraklasie grać i nie, jest to bzdura totalna, tego się nie da zrobić. Nawet te najlepsze akademie w kraju u nas wiedzą, że... Bardzo rzadko wpuszczają do pierwszego zespołu. Tak. Wielu piłkarzy, Lech ma taką zasadę choćby, wypożycza tych piłkarzy często do pierwszej ligi i tam ich ogrywa, mimo że oni no, są też mega prowadzeni, wyselekcjonowani, to oni najpierw zdobywają te szlify klasę rozgrywkową niżej.
Dokładnie tak. No i mogę powiedzieć, że tak, w tej chwili z tej Andrespoli Wiśniowa Góra w czwartej lidze gra 6 juniorów w roku 2000. To jest ich pierwszy rok, że rozwijają się bardzo dobrze. Myślę, że decydujący dla nich będzie drugi rok, tak, gdzie z chłopców, którzy są ogrywani, można powiedzieć, będą ci, którzy już są wiodący. Tak? Jak będą wiodący, to myślę, że uda się to w jakimś sensie ich dalej przetransportować wyżej, żeby oni no, zaczęli od ekstraklasy może też tak. Także tu jest jakiś taki element planowanego rozwoju piłkarskiego zawodnika, tak? No, innej myślę metody nie ma. No, nie każdy w wieku 20 lat będzie grał w ekstraklasie, tak? Mhm. Sami wiemy, że jest problem. A powiedz mi, tak jeżdżę właśnie nie po Warszawie, po Warszawie też, ale staram się gdzieś szukać takich tematów jak ty. Ty mi się absolutnie nasunąłeś, bo się znamy od wielu, wielu lat i cenię twoją pracę. Tak sobie pomyślałem, warto popatrzeć na szkolenie z perspektywy łódzkiej, prawda? Nie na przykład Akademii Górnika Zabrze, nie Escoli Warszawia, prawda? Nie Delty Warszawa, bo te akademie choćby gościły, ale tu w Łodzi. Ty prowadząc Perfect Sport Perfect, prawda? Gdzieś założyłeś szkółkę. Jaka jest twoja jakby spojrzenie? Co jest twoim największym atutem, a co jest twoim największym problemem w prowadzeniu takiej szkółki? Powiem tak, u nas jest parę klubów, tak? Takich wiodących. No przecież macie, wiesz, wielkie kluby. Przez nazwy. ŁKS, który awansował do Ekstraklasy, jest Widzew, który no nie awansował do pierwszej ligi. A szkoda. A szkoda. Osobny temat. Osobny temat na długie rozmowy. Tak mówię, u nas są cztery kluby, które się ścigają, tak? Ja to mówię w ten sposób. Ścigają, czyli tworzą drużyny, tak? Tak jak mówię, no SMS, AKS, ŁKS, tak? Widzew próbuje, tak? I oni będą zawsze się ścigać. Mhm. Kto pierwszy, kto lepszy, tworzą drużyny, żeby... Natomiast ja proponuję coś innego. W związku z tym, że ja wiem, że nie mogę się ścigać, jeśli chodzi o robienie wyniku, jeśli chodzi o drużyny, tak? Mhm. No ja proponuję coś innego tym chłopakom, tak? Czyli szybsze wejście w wiek seniora poprzez ogrywanie, bo ja oprócz tego, że mam czwartą ligę, mam jeszcze A-klasę seniorów, tak? Gdzie to jest, A-klasa to jest taki pułap Sport Perfectu, tak? Mhm. Wyżej. To jest niesamowite, że ty masz możliwości ogrywania swoich młodych piłkarzy, tak, w dwóch drużynach seniorskich. Jedna dokładnie w A-klasie, tak, a druga w czwartej lidze. No jeżeli uznam, że dany chłopiec, powiedzmy, prezentuje na tyle umiejętności, że można go spróbować ogrywać w czwartej, to jest czwarty. Jeśli jeszcze ma trochę czasu, tak? Widzę, że pół roku, rok powiedzmy, no w starciu w A-klasie jest trudne są rozgrywki, wiadomo dlaczego, bo tam dużo takich chłopaków jest doświadczonych i którzy no, na stawlatach chcą sobie pograć w piłkę, a juniora zetknięcie się z taką ścianą, no to jest trudne. Ale to jest kolejny etap, tak? Pół roku, jasne, rok i przesuwamy go do czwartej ligi i patrzymy sobie, tak? Poza tym jeszcze jedna, no PZPN przecież wprowadził ten Pro Junior System, tak? My, Andrespoli, w tej chwili jesteśmy na czwartym miejscu. Mhm. Parę groszy wpadnie. I to jest ważne w budżecie, tak? Na czwartym, może skończymy na trzecim, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo no mówię, promowanie młodych swoją drogą, natomiast oprócz tego no są jakieś korzyści materialne. Czyli ty nawet jako klub czwartoligowy, prawda, jesteś w stanie korzystać z Pro Junior System, to jest absolutnie świadomy zabieg jakby Polskiego Związku Piłki Nożnej. A co powiesz na temat konieczności gry młodzieżowcami, bo no to też jest bardzo, bardzo dyskusyjne i ja jestem fanem tego projektu, ale ktoś powie, że dlatego, że jestem fanem Zbigniewa Bońka. Natomiast ja mam absolutne przekonanie, że bez takiego administracyjnego zadziałania to byśmy po prostu wręcz lekceważyli tych młodzieżowców. A tutaj zmuszasz kluby do innego myślenia. No nawet zmuszasz kluby od tego najbliższego sezonu ekstraklasy, żeby jeden młodzieżowiec był na murawie. A to oznacza, że musisz mieć w kadrze kilku tych młodzieżowców. Czyli musisz czerpać, musisz zejść w tej piramidzie, trafić do Sport Perfectu albo dziesiątków innych klubów, szukając talentów, ciekawych piłkarzy i tak dalej. Czy ja dobrze diagnozuję sytuację? Powiem tak, jakby to ode mnie zależało, to ja bym w A-klasie narzucił, powiedzmy, obowiązek grania trzema
młodzieżowcami. W tej chwili jest jeden, tak? Mhm. Trzema, żeby mnóstwo chłopaków, już mówię, mnóstwo chłopców kończy wiek juniora i praktycznie zrzuca się ze ścianą, nie ma gdzie grać, tak? Mhm. No bo w tych A-klasach, no mówię, no to jest fajnie, chłopaki grają, starsi i jest problem. Mhm. Jest problem, żeby tam jakikolwiek młody wszedł, tak? Natomiast no jest to kolej rzeczy, jakiś etap szkolenia, tak? Jakby tam w młodzieżowców mogło grać trzech, taki by był obowiązek, no to by więcej tych chłopców trafiało do tej piłki i seniorskiej. No dobrze, ale wiesz co krytycy mówią? No. Że to jest wymuszanie, że to jest kosztem jakości, kosztem umiejętności wystawianie tej młodzieży. Co ty mówisz? Nie. Ja mówię tak. Ja na przykład bym zdjął, nie wiem jak w tej chwili jest w Ekstraklasie, chyba tam jest obowiązek młodzieżowca. Ja bym zdjął w ogóle, tak. W Ekstraklasie. Teraz się pojawi się. Ja uważam, że to jest niepotrzebne. Tak? Ekstraklasie. Ekstraklasa to jest coś takiego, jak sami widzimy, jacy zawodnicy grają w Ekstraklasie, że tam jest mnóstwo obcokrajowców. Dajmy klubom budować normalność, tak? Mhm. Na tym poziomie rozwoju. Natomiast już w pierwszej lidze, żebym dał dwóch na przykład, tak? Dwóch, trzeciej, trzech może. Mhm. Niech to się rozwija, tak? Ja wiem, że ktoś powie, no jak jest dobry młodzieżowy, to się obroni, no. Powiedzmy, że tak jest, ale dla mnie to mówię, to są takie rzeczy, które no, jeżeli promujemy, jeżeli ktoś wprowadza pełnią system, no to jest też zarządzanie takie administracyjne, bo jest jak jest. No sobie powiem, jakie są na czwartej lidze, tak? W czwartej lidze są dwie drużyny, które walczą o awans do trzeciej. Mhm. Jest 5-6 drużyn, które no, które o nic nie walczą, natomiast budżety mają takie, że mogą sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić zawodników, którzy no, coś tam kiedyś grali w piłkę. Mhm. No jest to powiedzmy kaprys władz samorządowych, wójta i tak dalej. Jasne. W tym sensie, no ludzie muszą coś robić, tak? Potrzebują Jasne. Igrzysk, tak? Jasne. A najlepiej jakby jeszcze wygrywali, tak? Natomiast ci powiem, jakie są mnie. U mnie jest i później jest, już idziemy w dół, jest powiedzmy 7-8 drużyn. Te budżety są na tyle małe, że te drużyny próbują od razu w jakimś sensie no, wykorzystywać swój potencjał, tak? Swój ten potencjał, który powiedzmy no, wytworzyli, chodzi o piłkarzy, tak? Mhm. I tu się robi, i tak to wygląda, tak? Pewnie, że może jakbym miał większe pieniądze, ale to większe pieniądze to już nie na zasadzie grania, bo grania, tylko takie pieniądze, które by mi pozwoliły zrobić zespół, który będzie grał w trzeciej lidze, tak? Mm-hmm. Awansować. Mm-hmm. Powiem szczerze, mnie na przykład nie interesuje granie w środku tabeli po to, żeby grać. Po to, żeby wygrać kolejny mecz. Albo robię to, co robię, czyli w tej chwili to, co robię w Andrespoli, że promuję młodych chłopaków z myślą o tym, żeby pozyskać środki przy ewentualnych transferach na budowanie tego zespołu, który myślę, że kiedyś może, może będę mógł powalczyć o trzecią ligę, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że budżet jest jaki jest i większego prawdopodobnie nie będzie, tak? Mhm, jasne. A powiedz mi, mówimy o pieniądzach, mówisz o czwartoligowym klubie, a twoja rzeczywistość Sport Perfectu, a więc tej szkółki, w której ilu chłopaków prowadzisz? W tej chwili to jest z około 250 będzie. Tak, 250. Mhm. Będzie. Czyli ciągle rozbudowujesz, bo jak byłem 2 lata temu, to mówiłeś chyba 180 było. No tak, bo mówię, wejście w współpracę z Andrespolią, prawda? To są kolejne ośrodki, gdzie to jest. No, bardzo dużo jest małych chłopaków, tych którzy no, zaczynają, bym powiedział. To jest przeważająca grupa, tak? To jest ze 150 chłopaczków, którzy powiedzmy przychodzą, grają, zobaczymy co dalej będzie, rodzice im organizują czas, z tych jakby zapytać się rodziców, kto z tych chłopców będzie grał w piłkę, czy chcą, no to rodzice niekoniecznie, no niech mają zajęcie, tak? Jasne. Też mówię, niech mają zajęcia, zobaczymy co z tego wyrośnie. Ale to jest tak? najlepsze jakby spędzanie wolnego czasu, tak, de facto, no bo ci chłopcy są na świeżym powietrzu, integrują się z rówieśnikami, mają przyjemność rywalizacji, tak, ale i współpracy w zespole, dobra, tak, dobra, i na koniec... Tak. To jest wychowanie poprzez sport, no to do czego powinniśmy zmierzać, tak, bo tutaj jest dyscyplina, tutaj się trzeba przygotować i tak dalej, i tak dalej. No fajna sprawa, tak? Fajna sprawa. Tych dzieci jest dużo, natomiast jeszcze raz mówię, moja oferta jest taka, nie ścigam się, rodzice wiedzą, ja mam w ligach wojewódzkich, tak? Drużyny, tak?
w pierwszych ligach wojskowych mam drużyny, natomiast niekoniecznie są to drużyny, które będą rywalizować o pierwsze miejsce, tak? Natomiast one są potrzebne do tego, żeby podnieść tym chłopcom jakąś tam stopień trudności i żeby oni grali, tak? A powiedz mi, tu hasło jest na tym plakacie, zostań piłkarzem, gdzieś marzy ci się, żeby twoja akademia, twoja szkółka, twój klub Sport Perfect wprowadził piłkarza kiedyś na poziom ekstraklasy? No, myślę, że tak. To każdy ma takie marzenie, tak? Mhm. Każdy ma takie marzenie, żeby jego zawodnik, jego kiedyś tam zaistniał. Po to, co zrobiłem, tak? Ja zrobiłem całą taką piramidę szkoleniową, tak? Bo jeżeli weźmiemy chłopaków, którzy mają 5-6 lat, poprzez wiek juniora i seniora, ten szczebel kończący, bym powiedział, to jest czwarta liga u mnie, bo ja wiadomo, że finansowo już nie mam szansy na mniejsze, żeby coś tam robić, załóżmy trzecią ligę. No chętnie bym wziął jeszcze jeden szczebel, tak, ale to musiał wziąć współpracę z jakimś klubem, żeby ten jeszcze jeden szczebel wziąć, ale ja myślę tak, że ja przychodziłem do Widzewa z czwartej ligi. Myślę, że na poziomie czwartej ligi przy dobrym szkoleniu można tych chłopców na tyle ogarnąć, i żeby oni też szli z czwartej, tak? No bo to już jest jakiś tam poziom, powiedzmy, gdzie. Rok temu byliśmy w okręgówce, tak jak brałem to, tak? Ja wprowadziłem to. Natomiast powiedziałem chłopakom, że nigdy więcej nie wracamy. Okej. No, ale z tego składu, który zrobił awans do czwartej ligi z okręgówki, no to w tej chwili jest 4-5 zawodników. Ja ciągle buduję, tak? Ciągle zmieniam. Uważam, że chcę doprowadzić do tego, że w czwartej lidze będą umiegali chłopcy, którzy maksymalnie mają 23 lata, tak? Maksymalnie, tak? Bo wiem, że po 23 roku życia, jak coś nie zaistnieje, to musisz sobie szukać gdzieś indziej, bo z dołu idą następni, tak? W tej chwili jest ogrywany rocznik 2000, ale już w kolejce, tak jak grałem ostatni mecz w Kutnie, już wiem dwóch chłopaków 2002, tak? Żeby zasmakowali. Jeden grał 25 minut, drugi grał 10 minut, to trochę robię to z premedytacją, bo punktuję, tak? To się mówi w junior system. A masz do tego pełne prawo. Skoro są do tego stworzone warunki, wykorzystajmy je, tak? Myślę, że jakby inni myśleli tym tokiem, co ja myślę, no ten rozwój piłkarski był... To by było stwarzanie większych możliwości tym młodym chłopcom. A powiedz mi, rzeczywistość Sport Perfectu, już abstrahuję troszeczkę od budżetu, który masz w czwartej lidze, w Wiśniowej Górze, ale bardziej mnie interesuje Sport Perfect. Musisz gonić za każdym groszem? Nie. Nie. Powiem szczerze, że nie, no wiadomo. Czyli to wiadomo, na jakiej zasadzie jakby wiadomo, że zawodnicy, tak, mają jakieś tam składki za treningi, bym powiedział. To jakie to są składki, jeśli chodzi o Łódź? U nas to się, ja mam najniższe chyba, tak, z tych drużyn, które się liczą w Łodzi, tak, no bo w jakimś sensie niby ja się nie ścigam, natomiast potrafię wygrać i z SMS-em, z ŁKS-em i tak dalej, tak? Potrafię na różnych tym. Ale ja zawsze mówię na odprawę chłopakom w ten sposób. Nie interesuje mnie wynik, pamiętajcie o tym. Natomiast ja bym chciał, żebym po każdym meczu, który zagracie, powiedział: ten fajnie grał, ten fajnie grał, ten fajnie grał, ten fajnie grał. Mówię, jak będzie 8. Jeszcze drużyna chyba fajnie grała. Żeby. Nie, ja ci powiem tak, żeby jak 8 będzie fajnie grało. To wygram mecz każdy. To nie ma nawet dyskusji, tak? Ale mówię, jak ja po meczu wygram mecz, a będę w ocenie widział dwóch dobrze grających, to ja mówię, ja nie chcę tego. No to jaka ta składka? U mnie jest 110 zł. 110 zł. W innych szkółkach wiem, że 120, 130, tak? No, u mnie jest taka. Na tej bazie tworzę budżet, tak, wiadomo, że dużą pomoc daje tutaj też Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, tak, gdzie składamy ofertę, zostaje ona oceniona merytorycznie, czy możemy to robić i tak dalej. Jakieś środki są przekazywane, do Ministerstwa Sportu się występuje, jest taki program klub, gdzie ministerstwo przyznaje na klub, powiedzmy, jeśli jest dobra oferta, jest chyba 10 tysięcy z tego, co pamiętam. I jest kuratorium, prawda? No,
to są jakieś dotacje takie, które pozwalają na to, że spokojnie sobie można w jakimś sensie coś zaplanować, zatrudnić trenerów i tak dalej, i tak dalej. A ilu trenerów zatrudniasz? No, bo mówisz 250? 6, 7. Mhm. Tylko mnie specyficznie troszeczkę się pracuje. Nie na zasadzie takiej, że jeden trener prowadzi jedną drużynę. Mhm. Tylko u mnie jest tak, że no, trener docelowo jest przypisany do jakiejś drużyny, natomiast jak się zaczynają mecze, to Kamiński siada przed komputerem i robi grafik wyjazdów na mecze, tak? Bo generalnie Kamiński jest odpowiedzialny za wszystkie drużyny, tak? I ja wszystkie prowadzę, można powiedzieć, bo ja prowadzę powiedzmy 2-3 tak na 100%, ale w każdej chwili w tygodniu jedną drużynę. Zobaczcie, jakie postępy są, jak to wygląda. Jestem zapracowany człowiek. No, ale jeżeli to się lubi, Zaraz, bo to policzmy, ile tych drużyn masz. No, ile masz drużyn w całej Sport Perfect. Plus 10 seniorów jeszcze masz. 10, 11. Mhm. No. Ale nigdy nie liczyłem, bo to w sumie tam... Czyli jeszcze dwie drużyny seniorów, czyli masz kilkanaście drużyn. Tak. Mhm. Ale czujesz się odpowiedzialny za wszystkie z tych drużyn, ponieważ jakby... Pańskie oko konia tuczy? No, na pewno tak. Na pewno tak. To jest na zasadzie taki dobry trener, koordynator, powiedzmy w jakimś tam klubie z tych topowych, załóżmy, tak? Nie wiem, jak to odbywa się. Wiem, że jest taki trener, koordynator zatrudniony. No, jestem trenerem, koordynatorem, tak? Dlatego ja oglądam każdą złotówkę na dwie strony i tutaj no tak jest to poukładane, żeby trener zarobił, żeby jakiś tam wynik szedł, żeby szedł progres tego wszystkiego i żebyśmy w pewnym momencie doszli do celu, tak, tej piramidy. A powiedz mi, kiedy tu rozmawialiśmy 2 lata temu, to mówiłeś, że zastanawiasz się nad licencją UEFA A i zrobiłeś tą licencję. Jakby uznałeś, że warto pójść w tę edukację, mimo twojego ogromnego doświadczenia wielkich meczów w pucharach, wielkiego doświadczenia z ligi, obcowania z wielkimi piłkarzami czy trenerami, to uznałeś, że no dobrze, to jeszcze poprawię się, jeśli chodzi o tą edukację. Tak. Zmieniłem zdanie, tak? W pewnym momencie zmieniłem zdanie. Bo byłeś sceptyczny wtedy, pamiętam. Ja byłem sceptyczny. Ja powiem ci tak, ja jeszcze 6 lat temu nie miałem w ogóle uprawnień trenerskich. Mhm. Zrobiłem to w ciągu 6-5 lat, tak? Najpierw kurs w Grodzisku, taki 8-dniowy, że siedzieliśmy tam, śmiałem się, mówię, dawno się tyle razy nie przybierałem, ostatni raz ja grałem, tak? I tam zrobiłem UEFA B i rok poczekałem jeszcze, tutaj mnie też namówili do działu szkolenia, bo jestem w wydziale szkolenia. No i zrób to, bo to tam w wydziale szkolenia dobrze by było. Poszło, tak? Zrobiłem. Powiem tak. Do wiedzy, którą posiadam jako zawodnik, tak, tej wiedzy praktycznej, jest to potrzebne. Mhm. Jest to potrzebne, inaczej człowiek na to troszeczkę patrzy. Wyciąga z tego, powiedzmy, z tej wiedzy tej teoretycznej, którą pozyskałem, wyciągam pewne rzeczy, które uważam, że są dobre. Nie wszystkie. Staram się tworzyć swój klimat treningów, tak? Raczej opieram się na tym, co widzę, jak gram inne drużyny, potrafię to zaadoptować w treningach i staram się brać wzór z tych najlepszych drużyn, tak? Jeśli chodzi o organizację gry, bo to jest najistotniejsze dla mnie. Dla mnie to jest number one, bym powiedział, tak? Technikę możemy sobie wszędzie zrobić, to nie jest problem, tak? Na każdym etapie szkolenia, najwięcej w tych małych, tak dalej, natomiast później przychodzimy do piłki dorosłej. No i tutaj, jak ja mówię zawsze, w pewnym momencie albo umiesz grać w piłkę, albo nie umiesz. Mhm. To, co zawodnik, jak widzisz zawodnika... Umiesz bierze się też z techniki, prawda? A ty jednak mówisz, wskazujesz na trochę organizacja gry, czyli inteligencję, czyli jak na koniec trener coś powie, to musisz to umieć zrealizować, tak? Dokładnie tak, jak to każdy, ci co się na piłce znają, mówią w ten sposób, że no, to są takie elementy, gdzie zawodnik, jak oglądasz mecz, tak, patrzysz na mecz i jakoś tak wychodzi, że dwóch, trzech się wyróżnia, tak, bo nie umieją grać w piłkę. Jest mnóstwo zawodników, którzy po prostu grają, tak? Mhm. Grają,
Powiem tak, ja też grałem w piłkę kiedyś, tak? Ale ja nie byłem gwiazdą nigdy, tak? Był Smolarek, był Wonik, ale Kamiński grał najwięcej. Bo to było solidność. Kamiński tak? też się przydawał, bo ja, mimo że... Powiem tak, bo to była solidność, tak? Ode mnie w tych najlepszych czasach trener zaczynał skład, tak? Że Kamiński gra na pewno, a reszta zobaczymy, tak? Nie no, Smolarka też wystawiali raczej, albo Zbigniewa Bojka, jak były no, jeszcze widzowie. No tak, ale ja mówię to, co mówili trenerzy, tak? To co kibice i tak dalej. Oni mówili zawsze, Kamiński musi grać, a reszta no z zależności, bo Kamiński był zawsze dobry, tak? Na swój poziom. Natomiast gwiazdy były jakie były, tak? Wiadomo, one przesądzały o tym, że wygrywaliśmy, natomiast bez mojej gry nie wygrywalibyśmy tego. Tu barwy są biało-czerwone, Widzewa, czerwono-biało-czerwone. Fajne prawda? Koszulki, nie? Fajne były te koszulki, niesamowite. Natomiast muszę powiedzieć, że tak poprosiłem Cię o to, żebyś ubrał strój swojego klubu. No barwy cokolwiek inne niż Widzewa, zielono-żółte. Dziś w tym systemie, którym jest też Widzew i UKS, prawda? Jak Ty się tu czujesz? Jak w ogóle... postrzegasz. Mówiłeś o tych wiodących klubach, one się zaliczają do tego, ale to rozumiem, nie pękasz. A czy ty nie mogłeś być, bo tu popatrzyłem jeszcze, pozwolą Państwo, że tu sięgnę, troszeczkę zburzeć. Dzięki Wam tu jesteśmy, Krzysztofowi Kamińskiemu, dowód uznania, wdzięczni kibice klubu RTS Widzew. I tutaj plejada tych widzewskich wielkich postaci, od prezesa Sobolewskiego, Zbigniewa Bońka, Tadzia Agapińskiego, Wiesława Surlita, Józefa Młynarczyka, no tu mógłbym jeszcze paru wymieniać, ale czy ty jesteś partnerem Widzewa? Jako nie. Sport Perfect? Nie. To są dziwne sytuacje. Nigdy mi nie zaproponowano, nigdy współpracy. Słyszę od czasu. A czy to nie jest naturalne? Widzewiak. Naturalne to jest. No legenda gdzieś Widzewa. Powiem tak, no według mnie, z tego co obserwuję i słyszę, co się dzieje powiedzmy na zachodzie, załóżmy w tych klubach wszystkich, jak widzę Bayern Monachium i widzę tam Hennesa i Rummenigge chyba. No tam wszędzie czy są. W innych tego piłkarze, się ogląda. Piłkarze. W różnych rolach bardzo. No to powiem tak, Widzewie nie ma jednego piłkarza byłego. Piłkarza Widzewa, nie mówiąc o legendach, tak? które no, my tworzyliśmy ten klub, tak? Ale nigdy nam nie zaproponowano jakiejkolwiek współpracy. To jest jedno. Dwa, słyszę, że Widzew podpisał jakieś umowy partnerskie z jakimiś klubami innymi, tak? A jakbyś wyszedł na stadion Widzewa, tak? Na dach i spojrzał, to masz w okolicy, tak? Szkółka Krzysztofa Kamińskiego. 400 metrów. 400 może nie 400, może no bo stamtąd na Czajkowskiego to może jest 1000, tak? No dobrze. Obok jest szkółka Soka Hałaszkiewicza na przykład, tak? A pod Widzewem jakieś 200 metrów od Widzewa po drugiej stronie jest jeszcze szkółka Andrzeja Kretka, tak? Aha, no sami widzewiacy i co? I wy nie współpracujecie z Widzewem? Nie, bo my się nie nadajemy, tak? Według oceny, no właśnie według oceny kogo, tak? Ja zawsze mówię, to są ludzie, którzy się wdarli, tak? Wdarli się do Widzewa i nie znają się na tym. Starają się popierać nie wiadomo na czym, tak? Nie. Ja dzisiaj z przyjemnością pójdę na ten mecz, bo... A zabieram Krzysztofa na mecz Mundialu no, 20. Tak się wygra. Natomiast nie, no prawda jest taka, że no, współpracują ze Zgierzem jakoś, z klubem Włóknia Zgierz bodaj, czy tam z Rawą Mazowiecką. Natomiast tutaj mają potencjał, tak oceniam to, łącznie mamy potencjał z 600-700 dzieciaków, prawda? Te trzy szkółki tylko. No podejrzewam, że tak może być, tak? No bo u mnie tam jest 200 wciąż, Sławka chyba jest 150, a u Andrzeja chyba jest 70, tak? Kolosalny potencjał, tak? Żeby tych chłopców współpracować, żeby tych chłopców przekładać. Ja zawsze mówiłem, czy te władze, czy inne, mówiłem tak, my możemy współpracować, tak? Na zasadzie normalności jakiejś, tak? Nie na zasadzie takiej, że wy Widzew, no się śmieję, tak? No bo jak oni są widzewiacy, ja Widzew, to ja jestem, tak? Oni to są, nie chcę używać jakichś tam słów takich, no
jak to dzisiaj mówiliście w tym Cafe Football, farbowane lisy, tak? Temat farbowanych lisów wraca. No, no to jest tak dobre określenie. Widzę, że to ja jestem. Widzę, że to jest Wiesiegraga. Widzę, że to jest Wiesiegraga u mnie pracuje, tak? Jest trenerem, tak? No mnóstwo... Był ostatnio w Cafe Football, przy okazji Mundialu, nie wiem czy widziałeś ten odcinek, Mundialu U20 w 83, bo był gwiazdą wtedy Widzewa i był kapitanem tej drużyny, która... No dokładnie tak. I fajnie, że już zatrudniasz Wiesia Fragę, no to jest dla mnie naturalne widzewskie środowisko, tak? No jak tak wymieniasz to powinno Hałaszkiewicza, to wiem, Andrzeja Kretka wiem, a Wiesia Fragę to pamiętam jak walnął z główki, Prus Grobelar musiał tam sięgnąć do siatki. Ćwierćfinale Pucharu. I mówię, no zobacz, to nie było piękne, jakby Akademię Widzewa tworzyli, byli piłkarze Widzewa, załóżmy, czy jakby we władzach Widzewa był Kamiński, Fraga, załóżmy, no ludzie, którzy coś stworzyli, tak, którzy mają wiedzę, którzy wiedzą jak to zrobić, nie doszłoby do tego. Ja mówię, powiem ci tak, Widzew stracił już 2 lata. Jakby jak my byśmy tym kierowali, to my byśmy sobie już to poukładali, byśmy byli w ekstraklasie. 2 lata, 3. 2 lata, 2. No w tym tempie to. Wiesz jak to wygląda. Dlatego ja mówię zawsze w ten sposób, będę powtarzał, nieważne gdzie, tylko z kim, tak? Bo to jest najistotniejsze. Nieważne gdzie trenujesz. Bo ja mam na swojej stronie internetowej Sport Perfect. Mam taki tytułowy, jak sobie byś przejrzał. Trenerzy. Znak zapytania. No, powiedz mi, jak się nazywają ci, co chodzą i próbują sprzedawać te telewizory i tak dalej za wszelką cenę. Dośni sprzedawcy na cenę. No, coś tam, że robię, bym musiał to zerknąć, tak? Wypadło mi słowo. Zajmujmy się szkoleniem. Wiesz, ilu zawodników moich gra, powiedzmy, tych, których ja szkoliłem jakiś czas w Widzewie czy w SMS-ie. W tym okresie 10-letnim, ilu zaczęło grać tam, tak? Na zasadzie takie, że no... Złote Góry, tak? Opowiadanie, perspektyw, że jak to co się nie będzie działo, tak? A nic się nie dzieje, bo... Tego nie da się oszukać, to trzeba trenować po prostu. Także takie są realia Widzewa. Czyli jaka jest puenta tej prawdy szkolenia na prawdzie futbolu? Prawda szkolenia z punktu widzenia Krzysztofa Kamińskiego jest taka, nieważne gdzie, ważne z kim, to była wizyta w Łodzi, Sport Perfect, Krzysztof Kamiński. No i taki przeciekawy na koniec, dość mocno brzmiący jednak wątek dotyczący Widzewa. Nawet tak nie spodziewałem się, że padnie, powiem szczerze. No ja też nie spodziewałem się rozmawiać o czymś innym, ale tego się nie da uniknąć, bo to mówię, no... Sytuacja jest tak dynamiczna w tym wszystkim. Ja ci powiem tak, no mnie to boli, tak? Jak patrzę na to, te 17 tysięcy ludzi, którzy przychodzą, te 15 milionów budżetu, które zostaje roztrwonione w tym miga, tak? A ile razy ja im mówiłem, tak? Chceć, pomożemy, tak? No, jak ja słyszę w tej chwili kolejne rozdawnictwo, dyrektor sportowy zarabia w tej chwili 27 tysięcy netto w Widzewie, w drugiej lidze. 27 tysięcy w drugiej lidze? No, takie informacje, no prasa już teraz pisała, nawet Ekspres nasz, że takie są kwoty. Szef scoutingu 17 tysięcy. Potężne pieniądze tutaj są w obrocie, jeśli chodzi o Widzę. Natomiast prawda jest taka, że nie jest budowana w ogóle infrastruktura, tak? Ja mówiłem zawsze tak, Widzew to jest coś takiego, co powinno mieć swoją siedzibę. Czy macie tyle pieniędzy, zobaczcie, 17, nie wydawajcie tego. Przecież to można za 4 miliony zrobić drużynę. Resztę kupcie teren, budujcie, tak? Filozofia działaczy Widzewa jest taka, że tak, wszystko od miasta, czyli nie mają domu, nie mają nic, bo wszystko jest wynajęte przecież. Tak? To jest miasto. Natomiast pięknie by było, jakby wyjechał za miasto, pojechał sobie wielki napis Widzew, Akademia Widzew, czy Widzew, wiesz, 4 boiska. Naturalne tego. No to najlepiej narzekać,
najlepiej naczekać w środku zimy, że nie ma gdzie trenować. No to słuchaj, ale słyszałem, że ŁKS, nie byłem, pewnie odwiedzę w ramach cyklu Prawda Szkolenia, że ma taki ośrodek z infrastrukturą niesamowitą. Ale nie, to też nie jest ich. To też nie jest. To jest miasta wszystko. Mhm. To jest wszystko miasto. Tylko no, ŁKS w tej chwili jest w pierwszej lidze, w Ekstraklasie, tak? Mhm. Widzew nie. Natomiast jak środki finansowe, które ma Widzew w tej chwili, to nie są porównywane z ŁKS-em nawet. No. No bo to jest, mówię, to jest z karnetów 3 tygodnie jest 15 milionów, znaczy nie, tam jest 4,5 załóżmy, tak? Ale inne rzeczy jeszcze i to można zbudować wszystko, Roman. To jest no piękny ośrodek szkoleniowy Widzewa. Czy to nie jest piękne? No, ciekawe. To jest klub, który no, ma wielkie tradycje. My budowaliśmy Wielki Widzew, tak? My. No. Czyli zbudowaliście tą legendę, która działa na wyobraźnię do dzisiaj, z dziadka na ojca, z ojca na syna. Dokładnie. I dzisiaj sprzedaje Widzew 17 tysięcy karnetów, jest boom ogromny na Widzew, Dokładnie. A ty widzisz, jak ten potencjał mimo wszystko jest marnowany. No trwoniony jest. Trwoniony. Trwoniony jest i to mówię, to jest okropne, tak. Bo to można... Ale powiem ci tak, no... Bardzo łatwo wydaje się nie swoje pieniądze. Wystarczyłoby, że któregoś dnia, załóżmy w tej sytuacji, która jest, bo to jest cały czas się dzieje, tak? Aha. To nie jest tak, że sprawa jest zamknięta, bo nie weszli do drugiej ligi, tak? Jest 18 postulatów kibiców, tak? Które oni muszą wyjaśnić. Łącznie z postulatami, że oni mają zniknąć z pola. Ja nie wiem, jak to się zakończy wszystko, tak? Bo 31 jest walne zebranie i nie wiadomo, jak to będzie, tak? Bo jeżeli oni nie wypełnią tego, to może być tak, do czego ja bym namawiał kibiców. Stop karnetom. Dopóki nie będzie porządku. Mhm. Ciekaw jestem, kto by został. Wtedy widzę, jeśli by kibice przestali kupować karnety. No, chyba jest taka moda na Widzew, że ci ludzie czują się tak związani, że chcą ten karnet kupić. I to jest też wartość w polskim futbolu. Ale oni się czują oszukani w tej chwili. No ktoś im obiecał, tak? Ktoś im obiecał, oni dali pieniądze, ktoś im obiecał, oni zatrudnili ludzi. Ci ludzie mieli wprowadzić ten Widzew do pierwszej ligi, tak? No nie wiem, zobaczymy, tak? To jest problem, tak? Jest to problem na pewno, duży. No taka puenta, jaka jest puenta? Nieważne gdzie, ważne z kim, Krzysztof Kamiński, Widzewiak, który tworzy swój klub Sport Perfect, ma ambicje, jak widać, ma głowę do tego, żeby dziś pracować z rzeszą 250 piłkarzy, seniorów, juniorów, adeptów. Bardzo dziękuję. Prawda Szkolenia zawitała do Łodzi. Coś tam staramy się przedstawić też szczerze. No Krzysztof, w ogóle sądziłem, że wątek Widzewa się prawie nie pojawi poza jakimś wspomnieniem, a tu Krzysztof poszedł w tym kierunku, no ale taka jest prawda futbolu. Taka jest prawda futbolu. I Prawda Szkolenia. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Zalajkujcie, jak się podobało konkretne treści. Subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczki, będziecie na bieżąco. Bardzo dziękuję.